Cześć, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w 23 odcinku z gry Mafia 3. Oczywiście przed nami biznes budowa. Idziemy porozmawiać z Lennym Davisem. Aha, tego gościa chyba wypierdzielimy przez okno, z tego co pamiętam. Albo podobny gość do niego. My office approves new projects under development. I fucked up, cheated on my wife, and this guy, Jimmy Kavar, filmed it. Come to find out, the girl worked for Kavar too. And now he owns you. He's forcing me to rubber stamp phony building projects and cash the checks for his company, Kavar Construction. Probably seen the signs over where they're building the new city hall. Thing is, Kavar doesn't really come around unless there's a problem. Don't worry. I'm pretty good at causing people problems. Some of his men hang out around downtown. Look, I ain't a bad guy. I just made a mistake is all. Keep your head down, Lenny. I'll pay Gavar's men a visit. See what they know. Gavar's people will know more about what he's doing than I will. Dobra. Rzućmy okiem na mapkę. Gavar gromadzi i odsprzedaje sprzęt budowlany kupiony za miejskie pieniądze. Zniszczy jego sprzęt, aby uszczuplić jego zyski. Okej, czyli coś... Tutaj mamy tym razem innego, chociaż tutaj pojedziemy może tutaj od razu. Musimy de facto zniszczyć oczywiście. Zniszczyć biznes. Dobra, pojedziemy w takim razie pierw tutaj. Robi się noc. $50,000 do zniszczenia, czyli standardowa kwota. Nie powinno być z tym problemu. Gorzej jak zginiemy w czasie wykonywania tych zadań. Co oczywiście spowoduje to, że... Że to będziemy się błąkać po mapie. Dobra. Gdzie jest typek? A tutaj jest, przesłuchaj. A to mamy zniszczyć, tak? Dobra, wszystko jasne. Ale chyba nikt mnie nie zauważył, o dziwo. Ciekawe. A, bo tu są cywile, widzicie. Tego gościa mam przesłuchać. Przydałby się może... O kurde, bela, ale balans. Dobra, kurde. O mały włos. Mr. Kavar just moved a shit ton of stuff, and the money's just sitting there, waiting for somebody to take it. Nighty-night, bitch. Dobra, to możemy zniszczyć. Tu mamy kasę. Super. Tu jeszcze coś jest. Teraz tak, tutaj mamy kogoś. Zabij soldati Kavara. Ja muszę tylko do jego samochodu wrócić. Schowam je broń, bo gliniarz idzie. Tylko kurczę jedną apteczkę, ale niedobrze. Przydałoby się może, kurde, wiecie co, wezwać
pana od... I'm downtown and about ready for a resupply. I'll head your way now. Panią... Gotta unload some bread in downtown. Kasiurę. Sure thing, Cher. Heading your way now. Dobra, dzięki. Jakie ćwoki. Zaopatrzenie. Weźmy jedną apteczkę i kamizelkę. Kamizelka z 3000 kurwa kosztuje. Dobra, no będziemy tutaj. Czekajcie, jak ja tam mam wejść? Dobra, jest. Troszkę tutaj kurczę się zrobiło nam czerwono. Sam się podpalił debil. Kurwa mać. Shit. Dobra, żyjemy. Kurde, ale jaja. Dobra. Jest, udało się. Bierzmy tą kasiurę całą, która tu jest. Dobra, jeszcze tu... Oh shit. I tu byłoby na tyle chyba. Ale kurde, przyjechali ochroniarze i dobrze, że ten granat padł tutaj. Bo byłoby naprawdę ciężko. Bierzmy kolejny cel. Nasz cel jest bardzo daleko oddalony. Ale jedźmy tutaj. Ukradnij skrytkę z kasą Kawara. Jestem ciekawy, ile do końca nam tu gry zostało. Tutaj ta jeszcze ta misja, w którą teraz gramy i zostanie nam tutaj jeszcze, przepraszam, dwa biznesy tutaj, więc być może już końcówka gry. No zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Tylko żeby się kurczę nie dać znowu zabić. Ukradnie skrytkę, ale tutaj o dziwo nie ma nikogo. Części. Sam. Samochodnie. Ej, sorry gościu. Sorry, abyś nie biegł, to byś miał życie darowane. A tak gościa niechcący zatupłem. Ja cię sunę. Dobra, to nie jest jeszcze niestety koniec. Jeszcze musimy tutaj dalej działać w tym temacie. Musimy zniszczyć kolejne składy budowlane. Dobra, zniszcz dźwig firmy budowlanej Kawar. O, coś nowego. Downtown and about ready for a resupply. Be out directly. Jadą.
gonna take off your paint. Guess our business is done here. No gdzieś jest chłopie? Kurde, go się zaciął tam. Takim w oko. Chciałem kupić, kurde, kamizelkę. Ale w sumie jak już tu jest, to też wysiądziemy. Warto ryzykować. Abyśmy zobaczyli... Aha, modyfikacja pojazdów. Zwiększa prędkość maksymalna i przyspieszenie pojazdu. 28 tysięcy. Kupmy to. Ulepszenie karoserii i ulepszenie zawieszenia. Wyposażenie, koktajl Mołotowa nabyty. Abyśmy sobie ulepszyli naszą broń. Amunicja, o. Broń automatyczna. Celność, amunicja. Jeszcze mamy tutaj karabiny. Amunicja. I jeszcze tutaj mamy broń specjalną. A tutaj się już nie da ulepszyć, ale zwróćcie uwagę, ile nam kasy poszło. Mamy 55 tysięcy tylko. Ale cóż, ulepszyliśmy sobie naszą postać troszeczkę. Możemy więcej stacji dźwigać. O kurde. To ciekawie będzie. Wartownika musimy sprzątnąć. Gdzie ten wartownik był? Dobra. Co, byś kuźwa spadł? Dobra, wartownika nie ma. Coś tutaj. Dobra, idzie tutaj, idzie do nas. Trzeba przyznać, że ten kałak jest naprawdę mocny. Celności może nie ma za bardzo, ale... Alarmowany. Oj, coś tu się nie da zniszczyć. Czekajcie, bo chyba przyjechała ta odsiecz posiłki, tak? Dlaczego ja tego nie mogę, cholera, zniszczyć? O, dziwne. A zdetonuj detonator. Aha, dobra. Odsuń się już. Aha, bo ja muszę tutaj poza chyba ten teren wyjechać. A czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy hajs. Stanowisko snajperskie to już nas tam ciul nie interesuje. Ciekawe, czy jak wyjdziemy poza ten teren, czy rzeczywiście ten dźwig pierdyknie. I chyba się tak właśnie stało. O cholera, gdzie to poleci? O fuck. Nie będzie kasyna. Ale trochę małe zniszczenia.
Wróć do Leniego. Dobra. Czy udało nam się tutaj de facto dokonać na tyle zniszczeń, aby móc dalej kontynuować naszą misję? Był w barze. I on oczywiście każe nam zabić ostatniego tutaj. He's gonna kill me, or I'm going to jail. Then he'll kill me. Oh, God. Go home to your wife, Lenny. Pack a bag, get out of town for a couple days. When you get back, this will all be over. You'll talk to Jimmy? Sure. Kavar's waiting for you. Dobra, skonfrontuj się z Jimmy Kavarem. I prawdopodobnie po zabiciu tego typa. Gotta unload some bread in downtown. Dobra, mamy kamizelkę, mamy trzy apteczki. Powinno to wystarczyć. Powinno to wystarczyć. No, kawałeczek drogi nas czeka. Nie wiem czasem, czy to nie jest ten sam plac budowy. U którego dopiero byliśmy, ale zaraz się przekonamy. Panie, z rury ładuje. Za bogata mieszanka. Tak, to chyba jest ten sam plac budowy. Gdzie dopiero byliśmy? No tak, dokładnie. A nie, chyba to jednak coś innego jest. Nie, to samo, tak. Trochę takie to jest głupie. Dwa razy przychodzisz do tej samej lokacji. Ale dobra, nie będę się czepiał. Tych gości można by sprzątnąć granatem. Dobra, ładnie. Green już nam tutaj nie przyjadą. Drogie terytoria. Jaki fiut. Snajper. Nie ma snajpera. Dobra, teraz coś. Ej, ktoś tu do nas. Tutaj jest dwóch typów. Ale muszę chyba tam na górę wejść, co? O, kurde. Wytrzymały typek. Nie, czas na czytanie teraz. Kurde, ja chcę kasę zabrać. Patrzcie, ale głupia gra. Idealna ta broń jest, idealna. O, shit, ktoś mnie napierdala. No.
A ten wartownik jeszcze siedzi na górze. Cholera. Zrobiło się teraz niebezpiecznie tutaj. Cholera jasna, ale ciężko. Kurde, mamy zero apteczek. Dwa paski zdrowia. Jak tu zaraz zginę. Aj, na górze jeszcze wciuli tych skurwieli. Sietuwa, ciężko. A tutaj było dwóch chyba typów. Apteczka na dole. Wiecie co, może by tam po nią poszedł, bo nie chcę tutaj zginąć. Wróćmy się jeszcze na górę, znaczy na dół, po apteczkę. Mamy szafkę na broń. Kamizelka. Ładnie, kamizelka. Aj, tutaj ominąłem tą skrzyneczkę z apteczką. O kurde. O kurde, posiłki. Skurczy byk. Jeszcze jeden. Dobra. A co jest, kurde? Ajajaj. Weźmy na dół, ale tutaj chyba zaraz przyjdę odsiecz. Ale ten kałach jest genialny. A coś tych posiłków nie widać. Póki co. A tak czy siak, trzeba przyznać, że ta budowa jest dosyć ciekawa. Przyjechali, czy nie przyjechali? No, tutaj mamy już chyba ostateczny nasz cel. Pozamiatane. Ale to było chamskie. Zajebiście brutalne. Biznes budowlany. O. Kassandrze to damy. Send whoever you got downtown. Gotta secure what we can.
And that has us securing the entire district. You know, talent when you see it, I'll give you that. Dobra. Tym razem nam się udało tutaj bez żadnych wtop, bez żadnych nieprzewidzianych śmierci, nieprzewidzianych sytuacji. Przejechał, ale typ. Ale Murzynen, Murzyn Murzynowi Murzynem. Zabij tą jego deracją. Moi drodzy, w tym momencie kończymy. Już nie będziemy tutaj zabijać tego deracją. Także ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i wszystkie suby. Cześć!